Loża radiowa. I rozpoczynamy młodzieżową lożę radiową. Z nami goście Tomasz Wiciak, PSL. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Marko Markowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. I niekoniecznie młodzieżówki partyjne, bo w logice kampanii, gdzie wszystkie ręce na pokład, ci z młodzieżówek też właściwie działają jak dorośli politycy. Dokładnie. Na pierwszej linii frontu. Dokładnie. Każdy głos jest ważny, a uważam, że należy spojrzeć na młodzież szerokim kątem. 18-latkowie, 20-latkowie, studenci będą języczkiem uwagi w tych wyborach. Na kogo zagłosują? Tak jak to było w poprzednich wyborach, gdzie dostał się Kukiz, jeszcze indziej Palikot. Ci, którzy idą pierwszy raz głosować, tak? Tak, tak. To jest wyborca, którego trzeba nakierować, którego trzeba zaciekawić. I pytanie, czym go zaciekawić? Żeby on poszedł do tej urny i oddał głos na tego kandydata, który o niego się stara. No myślę tak, no, że wszyscy... Marko Markowski. W interesie w ogóle wszystkich Polaków powinno być to, żeby ludzie chodzili na wybory, no a szczególnie ci ludzie młodzi. No. Jest taka przykra przypadłość, że no, większość młodych nie chce chodzić na wybory. To jest potwierdzone w różnych statystykach, nikt tego nie ukrywa i myślę, że rolą też każdego polityka jest w tym zasięgu i tymi możliwościami, jakie ma, przekonywać młodych ludzi, że warto iść do wyborów, a nie być krytykantem życia publicznego, politycznego sprzed ekranu komputera i komentarzy, tak? No tak jest najłatwiej. No zdecydowanie. No, mamy też ludzi, już nie tylko młodych, no ale mamy tak zwanych polityków sprzed fotela, prawda, z dużego pokoju można to nazwać, którzy krytykują wszystko, im się nie podoba, ale na wybory nie chodzą. Więc myślę, że najbardziej zależy na tym, żeby po prostu zachęcić ludzi do wyborów. No i oczywiście będę zachęcał do głosowania na Zjednoczoną Prawicę, ale no wyciągnijmy tych ludzi. Myślę, że po części się to udało w eurowyborach, bo frekwencja, która zawsze w eurowyborach była stosunkowo niska, w tych była już znacząco wyższa. No i dostaliście 45%, to rekordowy wynik po 1989 roku. No tak, no to bardzo dziękujemy tutaj tym obywatelom, którzy zdecydowali się oddać na nas głos. No i myślę, że to taki wyznacznik też zaufania do rządu, do obozu Zjednoczonej Prawicy, do tego, że jesteśmy formacją wiarygodną, jeżeli składamy jakieś obietnice wyborcze, czy obietnice programowe, czy szablony programu wyborczego, to są one później realizowane, co często w polskiej polityce nie było standardem. Jak PiS będzie przekonywał młodych do pójścia na wybory, a jak PSL? Może PSL, pan Tomasz Wiciak. No ja tutaj... Jak wyciągnąć ich z tego domu, z tego przysłowiowego komputera? Jeżeli chodzi tutaj o PSL i obszary szczególnie wiejskie, które są niezmiernie bliskie, tutaj młodzież chodzi na wsi na wybory i oddaje głos często. Ja po swoim wyniku w wyborach samorządowych otrzymałem 420 głosów i to głównie były młode osoby. Dlaczego? Stawiają na nowe osoby, które chcą coś zmienić. Bo stare osoby często się przejadły, że są zasiedzałe na stanowiskach. My proponujemy pewną zmianę, że powinniśmy się otwierać. Powinniśmy dawać większą możliwość demokracji mówienia, czego młode osoby potrzebują. Bo często te młode osoby są niesłyszane, a siedź tam z boku cicho, co ty się odzywasz, my wiemy lepiej. Do głosu powinny być dopuszczane młode osoby z nowymi pomysłami. I ja myślę, że młode osoby powinny i pójdą w tych wyborach. To jest kolejne 4 lata, będzie zależało, jak nasze państwo będzie się rozwijało. W jakim kierunku będzie szło. A w PSL-u będzie miejsce na listach dla młodych? Będzie. Jestem tego przykładem. Będę kandydował na posła z okręgu opolskiego, z województwa opolskiego. Jest mi niezmiernie miło, że dostałem taką propozycję i kandyduję. Marko Markowski, wyczekiwanie. Adwoce. Więc no tak, ja myślę, że tutaj do tego, co mówił mój szanowny przedmówca, no jakby prześledzić wyniki wyborcze, przed wyborach samorządowych do PSL-u, czy w ostatnich europejskich, kandydatów z list PSL-u, to tak dużo młodych ludzi tam nie było. Myślę, że to może być też dla tych młodych ludzi tam szczególnie bolesne. Być może tutaj to, że były porozumienia wasze koalicyjne, no ale jednak tam są jednak starzy wyjadacze, a nie ma tych młodych za wiele. Przynajmniej nie było na tych listach.
Jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, tak, my oczywiście stawiamy na młodych, co ma też odzwierciedlenie w tym, jak wyglądają ministerstwa. Jest bardzo dużo młodych osób, które piastują funkcje ministrów. I to wysokie, tak. I to wysokie, więc dużo też kandydatów do Parlamentu Europejskiego, oprócz takich, prawda, fajterów, nazwisk znanych, no to przecież tutaj przecież i Patryk Jaki był przedstawicielem młodego pokolenia, więc ci młodzi na listach oczywiście byli. I tak samo będzie w tych wyborach. Bardzo dużo młodych ludzi w całej Polsce i zaznaczam, że w każdym okręgu będą młodzi ludzie. No po prostu młodzi ludzie przyciągają też młodych ludzi do głosowania i to jest bardzo dobre. No PSL i Prawo i Sprawiedliwość mają podobny profil tego swojego wyborcy. Ja mam przed sobą takie badanie, które robił Klub Jagielloński. No i jest takie pytanie podstawowe, skąd PiS wziął nowych wyborców? I jest tak, wedle tego badania 320 tysięcy z 500 000 nowych wyborców Prawa i Sprawiedliwości to wyborcy Kukiz 15 lub PSL-u. I tutaj Kukiz 15 zgarnął, a właściwie oddał 214 tysięcy osób, a PSL 104 tysiące. Więc jest taki też schemat podbierania sobie wyborców, czyli trochę musi być licytacja, kto przebije. No myślę, że to też odbyło się po tym, kiedy ta cała wrzawa ideologiczna była dostępna w przestrzeni publicznej, kiedy to wielu kandydatów, między innymi też tutaj PSL-u startowało na jednych listach z ludźmi, którzy mówili o LGBT, prawda, ludzie w internecie, różne memy się pojawiły, to może PSL wprowadzi na wsi LGBT, to wam wieś pokaże czerwoną kartkę i pokazała. No a nasze programy, które wspierają młodych ludzi, między innymi no ostatni, tak, czyli brak podatku do 26 roku życia, myślę, że bardzo dobre rozwiązanie, które wielu młodych ludzi też stwierdziło, że coś jest w końcu dla nich, tak? Że są dla nich propozycje. To dla tych, którzy to było powszechnie to dostępne, ale wiele ułatwień też, prawda, w sferze przedsiębiorczości. Dzisiaj się dowiedzieliśmy o tym, że będzie nowa forma spółki akcyjnej, tak, dla start-upów. To jest dość popularna forma przedsiębiorczości czy rozwoju biznesu dla ludzi młodych. To ich przyciąga, no po prostu trzeba im dawać propozycje. CNN napisał taki świeży raport, że nigdy nie było tak dobrze być młodym Polakiem, bo z jednej strony te opcje migracyjne niekoniecznie skuteczne, tak, no bo funt traci na wartości, w tle jest Brexit. Za to w Polsce zerowy PIT. No tak, no to skoro tak pisze CNN, to zapewne doświadczeni dziennikarze, to myślę, że to taki ich spojrzenie z zewnątrz, no to bardzo dobrze, powinniśmy się cieszyć i także dla młodych ludzi, no po prostu, no Polska wykorzystuje te szanse, które się pojawiają, także żeby czerpać też z gospodarki, z tego, co skoro jest dobra koniunktura, to po prostu korzystajmy na tym wszyscy, tak? Panie Tomaszu? Może tak, od tych wyborców, jak patrzymy, tylko 104-103 tysiące przeszło na rzecz PiS. No taka jest kolej rzeczy czasami, że partia, która rządzi, ma więcej do zaoferowania niż ta partia, która jest w opozycji. Taka jest siła rzeczy. A z Kukiza przeszło ponad 200 tysięcy. Kukiz mocno traci. Czyli partie troszkę jednego sezonu, tak jak był Palikot, Kukiz, teraz może i Biedroń być partią jednego sezonu, jeżeli w ogóle wejdzie. Natomiast takie partie stabilne jak PiS, PO, PSL czy SLD, one cały czas gdzieś mają struktury, obracają się. I każda partia chce pozyskać, pomówimy o młodych osobach, młode osoby. Bo ktoś musi zastąpić, jak kolega powiedział, tych starych wyjadaczy, to taka kolej siła rzeczy jest. Natomiast każdy będzie chciał przyciągnąć jak największą liczbę wyborców. Tak jak osoby starsze są przyciągane różnymi programami, tak osoby młode. I uważam, że to rozwiązanie, że młodzi nie będą płacić podatku, jest dobre, bo często młodzi idą do pracy, zarabiają najniższą krajową i kolokwialnie mówiąc kombinują. Wyjeżdżają na studia, rodzice im nie dają kasy, a z czegoś trzeba żyć. Sam byłem studentem, rodzice mi nie dawali i musiałem się starać, żeby przeżyć. Moje gospodarstwo rolne było i to się nazywa tak zwana przedsiębiorczość studencka, że trzeba było sobie poradzić. Dzisiaj jest łatwiej, bo ja pamiętam czasy, kiedy na wsi była bieda. Dzisiaj tej biedy takiej nie ma, jaka była jak niegdyś. Koniunktura gospodarcza naszego kraju jest dobra. Tylko ja mam taką nadzieję, że ta koniunktura będzie trwała cały czas. Dzisiaj mamy wysokie przychody do budżetu państwa. Gospodarka się rozwija. Ale pytanie, co jak gospodarka zacznie wyhamowywać? Co wtedy? Czy nam starczy tych pieniążków,
dla wszystkich naszych na 500 plus na młodzieży bez podatku. Czy ja gdzieś obawiam się, żebyśmy w perspektywie 10-20 lat nie zamienili się w Grecję. Dlatego musimy dbać bardzo ważne o gospodarkę, rozwój gospodarczy naszego kraju. W świetle Europy bardzo dobrze wyglądamy, to nie można powiedzieć. Mniej osób emigruje do Anglii. Ja jako młody człowiek pamiętam, gromo moich starszych kolegów jechało za pracą. I taki dobitny, pamiętam, jak chodziłem do zespołu szkół rolniczych w Namysłowie, kładli kostkę brukową z urzędu pracy. I taki chłopak o 30 kładł tą kostkę. Pytam się, jakie masz wykształcenie? Wyższe prawnicze. Ojejku. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, ale wtedy to było. Kraj nasz się zmienił pod wpływem Unii Europejskiej i pod wpływem rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przyznam, że my tak troszkę perwersyjnie dobraliśmy tę parę, bo liderzy partii dość mocno mówią o tym, że tak koalicyjnie im nie po drodze. No ale akurat pan Tomasz... Tak, w Namysłowie mamy koalicję z PiS-em, już drugą kadencję. I nie narzekacie. Nie narzekam. Starosta pan Konrad Gęsiarz, burmistrz Bartłomiej Sawiarski z PiS-u, ja wicestarosta z PSL-u. Mamy koalicję w powiecie, ale również mamy koalicję w Radzie Miejskiej w Namysłowie, gdzie radni PSL-u są razem w koalicji z PiS-em i się dogadujemy. O dwóch kadencji świetnie się dogadujemy. Czasami się różnimy, jak to w polityce w niektórych kwestiach, ale... W ogóle w życiu się różnimy wszyscy. Dokładnie, bo by było zbytnio nudno, jeżeli byśmy tak samo wszyscy myśleli. To panie starosto, czemu Kosiniak się nie może dogadać? O, to już tam wyższa polityka chyba jest. No kolejna rzecz, no Prawo, Prawo i Sprawiedliwość ma takiego samego wyborcy potencjalnego jak PSL. Mówię tu o wsi i o małych miasteczkach. Jeżeli partia rządząca dosyć mocno mówi, że cały czas zarządów PSL-PO i praktycznie w każdych wiadomościach, że jak to TVP1 czy innych słyszymy, że tak było źle, jest jechane na PSL, to ja się nie dziwię, że Kamysz mówi nie. No nie szybyśmy do swojego oprawcy, jeżeli ktoś cały czas na nas nagaduje, że źle było. To jest ale już w samorządzie nie przeszkadza. No właśnie, to jest troszkę inaczej. Tu jest dobro naszej małej ojczyzny. Rządzimy drugą kadencję. Ale już nie tylko w samorządach powiatowych, gminnych. Przecież są też samorządy wojewódzkie, tak? Gdzie tutaj PSL jest też... No potrafimy ja. Współpracy. Dokładnie. No, i teraz pytanie. Panowie PiS się współpracuje tak do siebie z PSL-em. U góry gdzieś jest ta walka polityczna, czyli ta wyższa polityka jest. Natomiast ja uważam, bym powiedział, że my może bardziej rozważni jesteśmy czasami na dole, że dogadujemy się dla wspólnego rozwoju naszej małej ojczyzny, bo to jest dobro najwyższe. I dla PiS-u, i dla PSL-u. Pomyślmy, żeby nasze miejscowości, wsie się rozwijały, powstawały nowe drogi. Chyba nie jest inaczej. Nie, no oczywiście, tu też trzeba postawić na to, że prawda, kawałek drogi nie ma barw partyjnych, czy kawałek chodnika, czy podciągnięcie komuś kanalizacji, tak? To znaczy mieszkańca nie interesuje, kto to postawi, dokładnie, ważne, żeby postawił. Dokładnie, też trzeba przyznać, że kiedy jeździliśmy tak intensywnie w kampanii do Parlamentu Europejskiego po przeróżnych zakątkach opolszczyzny, to tak naprawdę im mniejsza miejscowość, tam ludzie bardziej się cieszyli, że w ogóle jakikolwiek polityk do nich przyjechał, że mieli z nim że mogli mu powiedzieć o swoich często przyziemnych problemach, ale to są ich problemy dnia codziennego, z którymi się stykają i zmagają od wielu, wielu lat, więc naprawdę, to często ludzie byli ze łzami w oczach. To naprawdę człowiek się cieszył, że może wziąć udział w takim przedsięwzięciu i pojechać i wysłuchać tych ludzi. Tu zgodzę się w zupełności z kolegą. Popiastując urząd wicestarosty, spotykam się z mieszkańcami, gdzie nigdy nie było starosty czy wójta. I co jest? Stany dróg są w stanie opłakanym. Drogi, jak to kolega powiedział, droga nie ma barw politycznych. Tych ludzi nie interesuje, kto rządzi, ale żeby te drogi, które w latach 70. były budowane, żeby zostały wyremontowane. A często, gęsto w samorządzie brakuje tych pieniędzy. A często w waszym powiecie drogi z jeszcze wcześniejszych lat niż 70. O, dokładnie. Zdarzyje. To nawet i nawet... 50, 60, ale chodzi, że stan nie jest opłakany. Nie mówię o samym dojeździe 454 Sławetna. Chociaż... Droga na Namysłów. Chociaż tak. Parę dni temu trafiłem na wywiad pana Kosiniaka-Kamysza tutaj w rozmowie z redaktorem Mazurkiem. No i tam bardzo, bardzo zarzekał się tutaj, że absolutnie żadnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. No taką deklarację złożył na tutaj antenie konkurencyjnej rozgłośni. No więc...
z jednej strony współpraca na szczeblu samorządowym, a z drugiej strony przekaz taki, że absolutnie, absolutnie nie z PiS-em. No i z drugiej strony, czemu PSL też tak traci? No ludzie też pamiętają, że przewodniczący PSL-u firmował, kiedy był ministrem, podwyższenie wieku emerytalnego. Tego ludzie nie zapomnieli, a to był jeden z takich postulatów, do którym przed wyborami w 2015 roku, z którym ludzie się naprawdę do nas zgłaszali, że zróbcie coś z tym. Ale to rząd PiS wydłużył... Tomasz Widziak? Wydłużył wiek emerytalny dla rolników. Wiek skrócony był 60 dla mężczyzny, 55 dla kobiety. PiS wydłużył to do 60 roku życia. Że tutaj fakt jest, ale pamiętajmy, że to PiS dla rolników nie zrobił dobrze. No ale widać, w ostatnim czasie mamy z polską wsią dobrą współpracę. Zatrzymaliśmy m.in. wyprzedaż polskiej ziemi, więc myślę, że to też był jeden z postulatów, kiedy masowo ziemię wykupywano na tak zwane słupy. To może nie u nas w regionie, ale... Nie, co to prawda nie u nas w regionie. Na północy? Tak, tak, najbardziej. Tak. Jak ja to powtarzałem jako młody chłopak, nie trzeba wojny, żeby Polska była sprzedana, żeby ktoś zajmował naszą ziemię. Ale teraz pojawia się inny problem, szanowni państwo. Problem suszy, który dotyka każdego obywatela. Czego? Po ceny żywności idą w górę. W tym roku susza na terenie naszego kraju jest bardzo poważna. Ja na swoim gospodarstwie odczuwam kolejny rok straty w gospodarstwie. To jest przerażające. Cena ziemi będzie spadała. Dlaczego? Bo chłopa nie będzie stać tą ziemię kupić, a obywatel Kowalski będzie musiał pietruszkę za 20 zł kupić. Suszowe komisje pracują, czekamy na wyniki. Tak jest. A państwu dziękujemy za obecność dzisiaj w studiu. Tomasz Widziak, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękujemy. I Marko Markowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.